me to the bottom of the bottle. I've been drowning, I've been floating away. Every other dollar that I got in bed, I probably went and did away. I ain't f***ing okay, I ain't liking it, babe. I don't even wanna talk, I'm just smoking my haze. I've been stuck in my ways, I've been stuck here for days. I've been staring at the clock as the radio plays. I'm enslaved. Yeah. Rolling another, I'm stuck in my seat from the whole control of my speech. Yeah, I've been trying to get off this couch for a minute and a whole damn week. No kidding, I'm skinny, I cannot eat. Got a million things that depend on me. Yeah, every friend in my family. Find my girl, every fan I meet myself. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil, but I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's yo, steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. From the stage, running out of my pain. I see the sun coming out of that rain. My team really not game. I'ma never slow down. I'ma never behave. Stuck inside this prison, inside this cage. Been hunting more less. Never stop, no rest. Till the stress is breath in my chest. Till it's diamonds wrapping my neck. Progress to a god from a god. Mess, hopeless, more tests. More blessed. Dug deep down, trying to find my best. Find a beast, had a killer conquest. I'm next. I'm too on till I'm too off. Come down, make new thoughts. Like jumping off of that rooftop. Hold my devil, but I do not to make moves based on my mood drops. Like who's lost? Like who's lost? It's your stop. Steadily killing me, running my brain full of shame. I don't wanna lose it. From the stage, jumping out of my pain. I see the sun coming out of that rain. My team, really my team. I'ma never slow down, I'ma never behave. Stuck inside this place, inside this cave. It's taking over, I'm siema. Są jakieś gity na czacie? Dobre mordy są? Kurde, muszą być, ziomek. Jesteś gitem? Jak jesteś gitem, to napisz git.
No ja was lubię, widzowie. Wczoraj był super streamek. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeszcze 20 razy lepszy. Widzowie, kurde. Siema. Siema. O, widzu. Co tam u was? Jak tam spędziliście sobie poniedziałek? Mam nadzieję, że zajebiście. O, ja go spędziłem dobrze. Byłem sobie na siłce dzisiaj znowu. Nogi dzień. Także... Unlucky, ale git, widzowie. Dobrze, pozwólcie, że ja sobie tylko zmienię cel donate'ów. Bo większego bicka to już mam. W 1247%. Na co mogę ten... O, Wiktorek, kurde, dzięki za subika, ziomeczku. Co ja potrzebuję większego? Bicek już jest zajebiście wielki. 4. Dobra, wiem. Dobra, jestem genialny, widzowie. Jak dobrze, że wy mnie macie jako streamera, bo naprawdę... O, kozacko, tak powinno być. Teraz większe łapy. Kozak. Dobra, widzowie, trzeba większe łapy mieć. Powiem wam tak, mój dzisiejszy dzień... XYZ, dzięki za subika. Mój dzisiejszy dzień wyglądał tak. Wstałem se o 8. W sumie to o 7, ale leżałem jeszcze w łóżku przez godzinę. Także wstałem o 8. Coś tam se porobiłem. Poszedłem na siłownię i po siłownię poszedłem na kepsa, bo chciałem spróbować kepsa, bo otworzyli niedawno nowego i powiem wam, że żałuję. Ja już nie jem kepsów. Wszystkie kepsy, co miałem spróbować, to spróbowałem. Już mi nawet nie smakują tak dobrze jak kiedyś. Nie bać kepsy, ja wolę obiadek u mamusi. To jest kurde pychota, ziomeczku. Obiad od mamusi to jest naprawdę giga czat. W rolo kupiłem. Tupa gówno, 19. Dzięki za suba, ziomeczku. Z ciekawym nickiem. Kebab lepszy niż obiad? Nie no, Hajoniko, ja cię banuję teraz. Bo obiady u mamusi naprawdę potężnie oddają. Siema, ogólnie to chciałem się zapytać o jedno. Jakim cudem nie trafiasz na troll team każdy 0-10? Jak nie? Znaczy... Miałem... Ojejku, czekaj. Ziomek... Czasami się trafi. Jakiś ziomek, czekaj. Tutaj był. Dobry, mordeczka. Dobra mordeczka była. Na midzie. 0-14. Ale udało się wygrać. Nie no, kwestia jest taka, że ja wygrywam i Teamek nie zdąży przegrać gierki. Ja się szybciej nafiduję. Obiadu u babci to jest the best of masa. Kurde, w sumie. Obiadu u babci też, kozak. 0-14, tajny agent. Kurwa, daily streamer, co się dzieje, Frinu, siema, by the way, Hubercie kochany. Daily streamek będzie. Ponieważ... zrobiłem sobie Excela i to ja wam pokażę tego Excela, jeśli chodzi o codzienne streamy. Kurde, zapomniałem ten. Ja wam pokażę. Tylko zbanuję Riven. Vasil, dzięki za subika. Tylko czy mogę go pokazać? Czekajcie. Zaraz wam pokażę. iPhone! Kurde, dzięki za subika! Co wy mi tak subika zostawiacie, widzowie, kochani? Bardzo się cieszę z tego powodu, mega. Może wam za chwilę pokażę. Ale w sumie nie ma co tutaj tak patrzeć, jestem first peakiem. Coś łatwego na początku. Bo pierwsza gra... Dobra, giga chat Vega. Giga Chad Veigara sobie zagram. Takie coś prostego chcę. I
żeby zaorać enemisów. On ma chromy nawet. Kurde, ładne te chromy. Chyba ten najlepszy. Ładne chromy. No, podobają mi się. Skina weź innego? Właśnie tu nie ma niestety. Jest podstawowy. I ten Omega skład. A ten Omega... O, Kasadin. Dobra, czas przejebać gierkę. GGWP, widzowie. Pierwszy luz. Dobra, kozak totalny. Kasadin i Ewelinka. Ja pierdolę. Widzowie. Chciałem sobie przejebać gierkę, to se przejebie. Maybe dodge? Kurde ty. Przydałoby się. Dodge'a was. Nie dodge'uję, jebać. Fajny nick ma mój dżungler? Co? Nie wiem, co to za nick niestety. A ty wiesz, zboczuszku? Domyślam się, że to taki nick. Ciao Kafriny, jak się dzisiaj czujesz? Dobrze, gituwa. Full APGJ Team. Full AP? Kto jest Full AP? Nie wiem, ale tu macie kryzysy oddadzą. Siema Malinosia, siema siema. Słyszałeś, że Putin walnął bombę 20 km od polskiej granicy? No, coś tam było, ale to nie wiem, chyba 3-4 dni temu? Coś takiego? Nie wiem, powiem wam tak. Jak na początku się interesowałem tą wojną i oglądałem Globalistę i tak dalej, nie? I w ogóle się przejmowałem, to ja teraz tym żygam, bez kitu. Może trochę jest dziecinne podejście, ale chuj, ja naprawdę nie wiem, wolę się skupić na sobie, bo jak się skupiam na tej wojnie, to myślę, że nic nie będzie, że chuj, że umrę i w ogóle. Także wiecie. Wolę po prostu jakoś nie doszukiwać się informacji. Wojownik, dzięki za followka. Wolę się jakoś nie doszukiwać informacji. Tylko po prostu żyć swoim życiem. Woje Pele, kupiec korzenny, dzięki za sponsorka. Nawet jak tak myślisz, ty tak nie powinieneś tak mówić. Nie, mi chodzi o to, że no... To nie jest tak, że mam totalnie wyjebane, ale... Mam wyjebane na jakieś nowe newsy, bo na przykład przeglądałem sobie Reddita, Wykopa i tam na przykład... Życzę mi jego wieczorku, o, dziękuję bardzo. I na przykład miałem coś takiego, że nie wiem, tam, o, Ukraińcy, coś tam, obronili się tego dnia, coś, ja pierdziele, coś tam Putin powiedział, coś tam, ja się tym przejmowałem. A teraz to tam, po prostu ten, wojna wojną, jutro trening. No, dokładnie. Chodzi o to, że może zostać źle to skojarzone. No to już trochę nie moja wina, że ludzie interpretują tak jak to chcą i popełniają podstawowe błędy poznawcze, że jeśli coś się nie zgadza z ich poglądami, to odbierają słowa innych tak jak chcą je usłyszeć. To już nie moja wina. Że jakieś julki z Twittera się wkurwią na mnie. Więc na takie coś mam wyjebane. Ale tak jak mówię, no. Jest wojna, przejmuję się. Jas 4040, dzięki za followa. Przejmuję się, że jest wojna, wspieram Ukrainę, ale nie chce mi się o tym gadać w sumie. Tak w wielkim skrócie. Jas, dzięki za suba, byku. Dziękuję ci bardzo. Hype train jest nawet, ale beka. Jak to się stało? Mogłem więcej autosów bić mu. Ale dobra, to moja pierwsza gierka. To można intować. Siema Arime, dzień dobry mordeczko. Można wbić na kanał? Na tym discordowym to nie, bo ja tak siedzę. Sam Selito, dzięki za followa. Ja tak siedzę, żeby ludzie wiedzieli, że mam streamka. No boi się Putina i super. No w sumie trochę się boję. Myślę, że ma trochę władzy nade mną. Wariot, dzięki za followka. Oj. Wizowany sadek.
Dzięki za followka, ziomeczku. Siema, Piotrek. Wiecie co? Ja się skupię najpierw, potem sobie poczytam czat. Bo te pierwsze wave'y są ważne na takiego Kasadina. Bo albo zrobię dużą przewagę, albo chuj. Kasadin jest trochę problematyczny, ale później powinno być git. To jest Ewelinka, ona będzie farmić to. Głębokiego warda trzeba zostawić. Ja mam 6 farmy, co się stało? Ewelinka botline. Dzięki za followka, ziomek. Pięknie, Shakers. Siarski, dzięki za followka. Co jest? Ty, on się flashnął, widziałem na minimapie. Hy! Ty, Kasadin jakiś inny. Dobra, chuj, idę na linię. Nie wiem, czekaj, on nie ma flasha. Ty, gdzie jest ten Kasadin? Ja pierdzielę, popierdolił go na maksa. Siema, Wojtek. Siema, Tomek. Dobra, przewagi dużej nie zrobiłem, ale Sadek. Po pewnie jesteś broniony przez armię widzów. Już kurwa 54,4 tysiąca giga, czat armia Frina rozkurwiam. Nieźle, dzięki widzowie. Siema, Bobek. Siema, Kuba. Siema, Xentos. Siema, Sashi. Siema, Markiszon. O, mam jeszcze. Dobra, z pistoletu zastrzelony. Kozacko. Ty, super jest ten skin. Nie, mega mi się podoba. On ma TPK, on ma Ignite'a. Kasadinek. Dzięki za followka, ziomeczku. Siema, Asior. Pa i ni, dzięki za followka. Czemu grasz z Predatorem? Nie lepiej już te runki zielone? Jakie zielone? Nie wiem dokładnie, o które ci chodzi, mordeczko, wiesz? A, tepnę się, chuj. Czuję, że nigdy nie użyję tego TPK. Nie wiem, gdzie ta Ewelinka jest. Nie wiem, tak już się zostawię. Veigar z elektrokiutem daje? Powiem ci, że grałem pod elektrokiuta i takie średnie. Veigar nie potrzebuje dodatkowego damage'a. Siema, Neyer. Dobra, myślę, że Kasadin to mi na szóstym nie za dużo zrobi. Ja właśnie go za bardzo walę pod turecikiem. Ganki też jestem odporny. Dobra,
Siema, L. Mogłem zrobić Q Flasher? No, niby mogłem. Ale patrz, i tak go zabiję i mam flesza. Giga chat. Kiko, dzięki za subika. Ile LP zamina? Wiesz co? 25 dostałem ostatnio. Olivier, dziękuję ci za subiczka. Ziomeczko. Potężny Kasadin przegrywający na Veigara. Powiem ci, że ja kiedyś miałem taką grę, że właśnie grałem Kasadinem na Veigara i dostałem tak pizdę, że ja prawie płakałem. Nie wiem, jak to się stało. Naprawdę tak było. To jest problematyczny mecz po 300 poziomu, bo Kasadin na początku to jest średni. To jest Eune, mordeczko. I na razie mam brąz 4. I opór od przeciwników taki zerowy. Na razie. Kurde, jak moje klatki. No ja tych klatek nie powinienem tak używać. Bo on chyba sobie pomyśli, o nie ma klatki, to ja się wbijam. Chyba, że gość jest taki tilted. No, chyba to jest sobie linkę. No. Może się powolutku zaczynać problem. Dziękuję za followka, ziomek. Dzięki, dzięki. O, bardzo jesteś obity, morda, żeby się we mnie wbijać. Ej, ja dostałem movement speeda, to jest Ewelinka obok. No, Ewelinka jest gdzieś blisko. Cofam się do bazy. No. Wiedziałem, że jest. Halo. Kroczak, dzięki za followka, ziomek. Czy ocenię OPGG? Mogę ocenić. Subika? Subika mogę ocenić. Uśmiechnij się, bo masz naprawdę piękny uśmiech. Dzięki, Byku. Dzięki bardzo. Też masz super uśmieszek. Moja Tristana ma 82 farmy. Kurde, czy to też smurfik? Wyglądasz dziś naprawdę seksownie. Dzięki, ogoliłem się. To chyba przez to. Dzięki za followka, ziomek. Wiecie co, widzowie, długich wiadomości podczas gierki to ja średnio, żebym odczytał. No widzę, że xwarf napisałeś coś długiego. Ja chyba nie zdążę tego przeczytać, wiesz? Aktualnie mam brąz 4. Rito, dzięki za subika, ziomeczku. Kurde, boję się Ewelinki. Kontrol Warda mogłem kupić. Jaka Ewelinka. O, jest! Niemożliwe, że tu nie ma Ewelinki. Niemożliwe, że tu nie ma Ewelinki. Musi być. No, była. Pa! Dawaj, walimy na łeb. Ona nie ma ulta chyba. Kurde, moje klatki. Mały. Heal na Garenie. Ulti, bo mnie wkurwiła. Krox, dzięki bardzo za subika, mordeczko.
jesteś najlepszy w Chunk Kinga, pamiętaj. Dzięki, byczko, bardzo. Makasadin z Romowo. Sorry. My bad. No, Jezu, Kupityn. Dzięki za subiki, widzowie. Co wy tacy koksy? Dziękuję bardzo. 17-5 GG. Zagram Kasadinem. Wiesz co, niestety nie mam Kasadina na tym koncie chyba. Skąd wiesz, kiedy jest, kiedy i nie ma? Wiesz co, Kasadin tak podchodził do przodu, że po prostu z jego ruchów wiedziałem, że jest Ewelinka. Bo zachowywał się inaczej niż zwykle. Dlatego coś śmierdziało po prostu. Neksak, dzięki za followka. Dobra, chyba jest znowu jest Ewelina. Gdzieś... No ha, kurwa, ziomek! Nie wkurwiaj mnie. Kurwa, dzięki za subika. Nie mam E. No i tak by przeskoczył. Sam stoi, stiltowany chyba. Siema. Ja, widzę, nie chcesz sobie Veigarem pyknąć z kilka gierek? Patrz, jak mi się fajnie gra. Kiedyś tryhardowałeś, miałeś 3K subów, 50 na live, a teraz grasz jakimś Veigarem. Ziomek, to nie jest jakiś Veigar. To jest GigaChat Veigar. Rozmiar nie ma znaczenia, rozpierdalator. A ty mówisz jakiś Veigar. Wstydziłbyś się. Pan, jak kliknę C, to 4-2-3 AP, ziomeczku. Alexo King, dzięki za subika. Superowka. Robiłeś coś ciekawego dzisiaj? Byłem na siłce dzisiaj. Nogi były robione. W sumie tyle. Jeśli chodzi o ciekawe rzeczy. Ja, ziomek jest ze strony, żeby do mnie podejść. Polski gracz, dzięki za subika, ziomek. Doski, jak na prywcie memory się dostaje minus 15 plus 15, mam winrate na plus ranga B1. Nagrałem filmik o tym, jak dostawać więcej LP. Jest na kanale. Niedawno nagrany. Także wszystko tam jest bardzo fajnie wytłumaczone. Nawet asysty nie dostałem za ten Lux. Szkoda. Przyszedłem obok. Jeszcze se posiedzę. Chociaż gdzieś może być Ewelinka. Czemu ja wód maksuję jako drugie? Siema, Aikeson. No, no ziomek, wytknąłeś mi go. O! Ogers! Jak to się stało, że ich zabiłem? Gruby Berta, dzięki za subiczka. Kurde, jeszcze trochę golda potrzebuję. Niestety, trzeba się cofnąć. Siema, Luniacz. Nie no, widzę, na pewno chcesz sobie zagrać Veigarem. O, Ewelinka. Dobra, w sumie mogę łezkę sprzedać. Chcę kupić Rabadona i pokazać widzowi, że mam 866 AP w 16 minucie. Kurde, trochę dużo bym powiedział. Dobra, Banshee. Ja nie chcę Banshee. Wolę Force of Nature. Siema, Big Taco Game.
A co sądzisz o matchup Kata kontra Sylas? No, myślę, że w miarę git. W miarę git. Siema Julia, siema, siema. Dobra, idę na mida, niczego się nie boję. Ziomek. Jak ktoś przyjdzie, to ja go tak siupnę po prostu, czaisz? Widzisz kill damage? Kurde, czemu nie sformię miniony? Ale mam duży damage, uwierz. Daj, wiosek. Ale Magic Resisty potrzebuję, bo goście mi pół HP wali. O, rakieta. Babka Lukiego, dzięki za subika. Pasywka Veigara straszną rzeczą jest, no. Jest, mega. Mega zła. Mega niebezpieczna. Olivier, dzięki za subika. Dużo Olivierów jest na czacie. To jako drugie lepiej maksować na Veigarze, E czy W? Dajesz E, ale jeśli jesteś do tyłu albo nie farmisz dobrze, to lepiej dwa punkty dać W. Wtedy możesz, wtedy się lepiej farmi z W i Q. Karolek, dzięki za followa. Veigar bez pasywki OP. Kurde, gdyby Veigar nie miał pasywy, to ten champion by kurde nic nie robił. Niestety giga sadek by był wtedy. Siema Barteuś. 902 AP. Kurde, potrzebuję tysiaka. No i się poddali. Ja pierdzielę, kurwa, pajk, nienawidzę cię. Dobra, dziś upę na czacie. Dobra, Koks. 10 winek to był, widzowie. Dziesiąty winek. Czy zagram AP Kaisa? Wiesz co, jakbym miał Kaisa, to bym chętnie zagrał. Jakbyś jakiś poradnik o makro w LoLu? Bo obejrzałem 3 filmiki i nadal nic nie kumam. Kurde, ziomeczku. Dużo jest takich rzeczy, myślę. Ja mam tutaj brąza 2, a ja mówiłem brąz 4 chyba. Się pomyliłem lekko. To kup Kaisę. Wiesz co, ja na Irelię zbieram. Bo Irelia jest taka fajna pod... No to widzowie. Kurwa, gościu. Ale to... Dobra, od dzisiaj jestem Irelia main. Mów do mnie Frinu Irelia King. Możesz też Irelia Queen jak chcesz, ale wolę Irelia King. Ale będzie pokczęp. Już łapeczkę w górę zostaw z bomby, bo to ziomeczku będzie rozpierdol. No tak, woda do pita. To mi się podoba. Ale mam jeszcze jedną. Czy zagram Leonem na midzie? Kurde, ziomeczkowi się spodobała Leona na midzie. Nie no, Irelką chcę kliknąć. Hello w poli Steam. Hello. Ukraińcy mają za darmo skiny w LoL. Nie no, żartuję. Bo taki żart tematyczny, wiesz o co chodzi. No na podletal ten było giga dziwna. Kurde no, Leona pod AD testowałem. Kurde, nie wiem czy taka super mega dobra. A Benson dał piąte teczkę.
Avensom. 5 zł. Siema, siema. To witam panią Frinu Irel Queen. Siema, siema. Jestem Irelia Queen. Ej, banet jest! No co? Ty! Kurde, nie sko... Jakim cudem? Ej, on wiedział. On to mój widz na stówę. Ja pierdzielę. Alan Lucky. Czym ja mam grać teraz? Nie wiem, nie chce mi się niczym normalnym. Tak szczerze. Pograłbym sobie czymś for fun. Dobra. Go Pike. No kurde, Sylas. Zawie, co się bierze? Jakie runy się bierze? Takie? Git? Nie wiem, chuj. Może git, może nie. Graspa. Z gitu, graspi. A, dobra. Ziomek, nie wiem jak to będzie, bo tym spajkiem to nie gram często. Ale chyba będzie git. Polecam krupki Reksio. Spróbuję. Maciek Rakieta, dzięki za followa. Siema, co tam u ciebie? A, dobrze. Siłka zaliczona. Także zajebiście. W tym elo wszystko jest git. No, co prawda, co racja to racja. Shoxis Pro, dzięki za followa. Chrupki Reksio Giga Czady. Siema, o której odcinki codziennie na YouTubie? O 14, mordeczko. Robisz jakimś programem tą siłkę? Takim swoim. Chujowym chyba. Co mi tato powiedział. Że pierwszy dzień to jest biceps, triceps. Drugi dzień to jest klata i barki. A trzeci to są nogi. I chuj. I później się resetuje. Zajebisty plan? I sobie cardio jakieś robię przy okazji. Chyba git plan. Okej, robisz to co ja kiedyś. No teoretycznie nie jest najgorsze, ale są lepsze. Dobra, rozumiem. No to jak nie jest najgorszy, to więcej nie potrzebuję informacji. A brzuch? A brzuch też sobie robię przy okazji. Pike kontra Sylas. 100% losę. Tam kurkiz. Guys, let's play for the victory. Co ci się tak łapa trzęsie? Wiesz co? Nie wiem czy mam chorobę jakąś czy coś, bo byłem z tym u lekarza. Ale ręce mi się trzęsą. Nie wiem, mogę... Nie wiem czy to widać jakkolwiek. Ale trochę mi się trzęsą. I na przykład to jest trochę denerwujące, bo mi się trzęsą tak o nie. A na przykład, nie wiem, jak wyciągam kartę w sklepie, to gościuba mówi, proszę się nie denerwować, czy coś tam. A mi się po prostu normalnie ręce ruszają. Także no. Kurde, mogłem chyba z E zacząć. Też jest taka opcja. Syndrom alkoholika. Nie, ja nie piję. Mam to od kiedy pamiętam. Mama mówi, że przez komputer, ale przez komputer to chyba wszystko jest. Nie, ja to miałem nawet kiedy nie chodziłem na siłkę. Mówię, od wtedy kiedy pamiętam. Dobra, dobre trade.
od krania w komputer. Właśnie. Nie no. Siema krecik. Co zrobić, jak super się spakował i siedzi mi od początku gry na midzie? No nie skontrolujesz jego uba niestety. Nie przejmuj się i go next. Zagraj next Ionem, przeczytasz to dziś? Kurwa, przeczytałem i kanona zmisowałem przez ciebie, widzu. Ja nie mam Jana na tym koncie. Ja nie zagram. Dobra, to chyba tyle mnie było z mida i czas roamować. No to akurat jest przez komputer. No. Nie wiem. Powiem ci, że to nie jest tak, że ja nie wiem, spędzałem 24/7 przed kompem, jak byłem mały. Co, no grałem, nie wiem, godzinę albo półtorej godziny dziennie. Gdzieś chyba do 13, nie pamiętam nawet kiedy, ale wtedy też mi się trzęsły ręce. Nie wiem, no myślę, że godzina, półtorej, dwie godziny na dzień. No myślę, że to jakoś za bardzo nie wpłynęło, nie wiem. Naprawdę, badałem się pod tym względem i neurologicznie nic nie mam. Nie wiem, czym to jest spowodowane. O kurde, to mnie ogra. Wolisz grać na Eunę czy Łeście? Na Eunę, bo na Łeście są takie zjeby z wyjebanym ego, że jak patrzę, co niektórzy piszą, to naprawdę cringe w chuj. Ja przegrywam na niego, chyba to. O kurwa, ziomek unlucky. O ja pierdziele, przykro mi. O, ten też flashnie? Nie. Nie no, flashnie. Pewnie. No przykro mi, sylasik. Kurde, ale Pike na midzie to jest gówno, no ja nie mam w ogóle odpuszu. Kiedyś to się grało pod hydrę. Ja pierdziele, jakie to jest powolne. Masakra. Dobra, chuj. Niech zrobi z tym wave'em co chce, ja rumuję. Czemu Pike'iem na midzie grasz? Nie wiem, miałem taką ochotę, tak szczerze. Po prostu. A, będę roamował Pike'iem. No, Grace sobie zabił. Zioma na ganku, Cox. Można się wypowiadać na temat Venue na streamie, jeśli tak, to co o tym sądzisz? O, nie chcę poruszać tego tematu po prostu. Nie za bardzo się znam. Sprawdź, od kiedy cię oglądam. Nie mam takich informacji. Dzięki za followka, ziomeczku. Pike na midzie nie dla mnie, bo ja naprawdę bardzo gram pod linię, gram pod siebie. Ja nie jestem taki roamujący. Chociaż z drugiej strony gram Katariną, ale Katarina to ma przynajmniej jakiś wave clear. Siema Xalyn. Kurde, co ja mam trochę ping duży. Pike to niestety 100% rom, no właśnie. A ja taki nie jestem. Dobra, chuj roamuję. Widzieli mnie, że idę na bota. Myślicie, że zejdą? Pewnie nie zejdą i będzie mi difference. A, schodzą ty. Kur... O, warto. Jakiś tip do wyjścia z golda? Nie, gra jak platyna. Wtedy... wtedy wyjdziesz. Nie wiem, ultuję, bo kurwa, moje kile, gościu. Mogłem na topa iść. Kurde, sorry, nie jestem doświadczonym Pike playerem. Siema, Arnold. Wygięty. A ja ten Sylas gra, czy coś?
Co, nie szafka poszedł? Dosadek. Jaki rozmiar chudu mam? Kurde, nie wiem. 50. O, jest Sylas. Chyba musiał odpisać mamie SMS-ka czy coś. No jakbym zbudował diamat na midzie, no to już nie działa niestety. Tak jak kiedyś, trzeba by było złożyć całą hydrę. Bo zwykły diamat nie daje ci już tego damage'a na autosy. Siema, Lekro. Ta, zbanowali mi Irelkę niestety. Ale co się drugie składa na pajku? Double kill na bocie? Ju 3 kropki. Jomu akcją? Chyba jomu, bo ten movement speed jest. I na roamy to fajnie działa. Chyba wezmę sobie jomu. Nawet Brand napisał ju. Więc chyba jomu się składa. Czekaj, bo ja chujowe romy mam, ty. Nie może tak być. Kubicz, dzięki za followka. Ja wolny jestem, co ten Sylas robi? Gdzie on jest? Co on awczy? Jakoś. Nie wiem, o co chodzi. Czy kupiłem Irelkę? Tak, kupiłem. O kurde, co ja dybałem. Mój pies szczeknął i się rozproszyłem. Pierdziele. No to nieźle poskakał. Pike main jestem jak coś. Proving haters wrong. Plus jeden, dawaj. Wygrywasz trochę Karim. A jaki jestem, kurwa, niewidzialny, dawaj kilo. FF15. Sylas z twoim ultem to najlepsze co może być praktycznie. Nie no, Sylas ultem Kartusa też jest silny. Sylas ma dużo takich dobrych herek. Michael, dzięki za subika. Chociaż Sylas chyba ten, jak zabije z ulta Pajka, to też golda daje teamowi. To w sumie też jest OP. Mobility? Nie, chuj. Biorę se takie. Co ja tak mało romuję? Dobra, jebać mida. Mid jest dla mnie zamknięty teraz. Chociaż w sumie ulta nie mam. Co ja bez ulta będę romował? Wiem! Poczekam na ulta. A? A? Widzu? Wpadłbyś na to? Kurwa, nie wpadłbyś. Siema, Leon. Na tyle CC na mnie wykorzystuje. A niestety nie ma ziomeczka twojego. Mój kill, ty mi nie pinguj, że twój. Dobra, wybiłeś mnie, ja się ogółem. Tak, kurde. Brand, co ty gadasz? Ale ja mam pieniędzy! Ej, trzeba roamować tym pajkiem, widzowie. Ej, bez kitu miał laga. Nie okłamywał. Naciśnij 7. A, dobra, że pieniądze. Na pajka to zdecydowanie mobilitki mordeczko, zwłaszcza w Lomelo. No niby tak, ale kurde, niż ja tam nubi cooldowny w ogóle. Kozackie są. Siema, 4-2-0. Dobra, cofka. Stracę chyba plate, ale... Nie wiem, ten Sylas bez kitu awcze. Oni się chyba kłócą czy coś. Siema, dominujący Grzesiek. Siema, siema, master drzwi. On chyba idzie Drake'a. Ja mu to zainkasuję... Zabiorę.
Masz trochę Karim. Ej, to ult jest często. Kurde, wziął. O ja pierdolę. Pan Kosmity, dzięki za follow. Ja Kto doszedł? Kto doszedł, widzowie? No ja chyba właśnie tak. Przed chwilą. Nie no, ja tam idę, czekaj. Zapierdalam. Ale ulti mi się skończy. Kurde, jakie gówno ulti. Powinni to przedłużyć do 3 minut. To wtedy byłoby zbalansowane. I'm coming. Mam ją momomu w bazie. Przestań marnować życie na lidze. Nie, ja streamuję. To marnuje życie na pracy. Czasami trzeba pracować w życiu. Drugie W? Co drugie W? Że się maksuje drugie W? Co to mniejszy cooldown? A E co? E daje damage i też cooldown. To E się maksuje drugie chyba. Siema Rosean. Kiedy Akademia Katy? Raczej już nie be... Jak ja mam damage? Jakie playty darmowe? Matsu, dzięki za subika. Ty, ale mili na czacie. To mi się podoba. O, siema master. Dobra, elo. I am going botlane. Ale musi obić jeszcze. Dobra, pokażę wam trika, widzowie. Kurde, ten też pokazał trika. Widziałeś tego trika? R. Takie moje combo na pajku. Własne. R. Kurde, ona wie. O ja pierdolę. Zbejtuję ją. Kurwa, umarła. Dobra, tak to mnie miało wyglądać, ale zadziałało. Cox. Worf. A, poddali się przeciwnicy, dobra, GGWP na czacie. To miał być bejcik. To miał być bejcik, ale coś, kurde, poszło nie tak, jak powinno. Ale osiągnąłem to, co chciałem. Także Cox. Czy można mi wysłać jakieś klipy? Kurde, jakie? Jak z Lola, no to jest kanał od Playsów na Discordzie. Tam można wysłać. Widzu! 500 osób na streamie! Łapę zostaw. Ja pierdzielę znowu ty. Gościu, weź. Myślałem, że masz mózg. Czekaj, masz timeouta na... 40 tysięcy sekund. Nie wiem, ile to jest. Możesz sobie obliczyć w tym czasie, może zdążysz do Unbana. Gostujesz mnie? Dobra. Gdzieś ty w tym diamencie będziesz plus 5 LP dostawać? Zobaczymy. 666 minut? No. minut, 11 godzin. Dobra, mam nadzieję, że teraz Irelka nie będzie zbanowana. Ja na Irelkę się przyszykowałem w tej grze. Ire! Bo nie mogę jej znaleźć. Ja tak szukam, tu jest, na środku. Kocie, podpisz mi się na cyckach. Spoko, a ile masz cycków? Czy ocenię OPGG?
Mogę ocenić. Mordeczko. Mogę ocenić twoją PGG. Za donate'ika, czemu nie? Dobrze. Mordo, jestem Max. Mało rankedów masz zagranych. Pajkuś przed chwilą też wyleciał na suporcie. Yasuo. A ty dużo normalków grasz. Pograj sobie rankedy. Tak ci radzę już od razu. Coś tam sobie pograłeś? Bronz 2? Nie no, myślę, że Silvera wbijesz szybko. Z normalków to myślę, że nie ma co się zastanawiać, bo to średnia z normalków, bo ludzie to grają różnie na tych normalach. Nie wiem, jakie runki wziąć. Zaraz sobie wezmę normalne. No, dżunglę sobie grasz, tylko żeby nie było tego problemu jak ten, jak z innymi, że grasz różnymi czempionami wszędzie, na każdej linii. Tak to będzie git. Ja twoje OPGG zobaczę po gierce, okej? Jako, że jesteś subikiem. Różnie grają, albo Conqueror, albo Lethal Tempo. Pójdę Lethal Tempo. Dobra, co się składa? Botrka jako pierwsze, a potem różnia. A potem różnia. I to giga różnia. Dobra, wszystko wiem już o Ireli. Można wbić Challengera. Ignajcik, bo jestem agresywny, ziomeczku. Cały czas unikasz moich pytań dotyczących gameplayka. Kiedy mi ostatnio grałeś, bo ciągle widzę odcinki twoje, a tego czempiona w ogóle nie widać w twoim gameplayu. Gangplank? Gangplankiem to nie wiem, jak ze znajomymi sobie grałem, to lubiłem Gangplanka kliknąć. Ale on jest mega ciężki. Ta ocenia OPGG, ale po gierce już. Bo ze dwóch idę szybko. Siema. Ten twój GP dalej pamiętam. Kurde, mój Gangplank one-shotował jak w klipach Synapse. Dzięki za followa, ziomek. Muzyka, która obecnie leci. Back to time with Broatrun, Arnie Woods i Edhan Hekard. Coś takiego. Kamerka? Ale kurde, niewyraźny widzu jestem. Niech przyjdzie ostrość. Co jest tą ostrością? Jestem ostry. Mów mi Żyleta, ziomek. Siema, Żyleta. Co tam u ciebie? Jak można być takim zjebem i smurfować na brąza? Kurde, nie wiem. Ale ja taki jestem. Taki kontencik sobie robię, wiesz o co chodzi. Kiedy wąsy zgolisz? Kurde, goliłem się cały oprócz wąsa i widz tylko na to patrzy. O, dzięki za suba, byku. Dzięki bardzo, mordo. Doceniam to bardzo. Dobra, Doran Blade. Globalny key ten enemy bota. Jinx bot, Blitzcrank bot. Co oni w bronzie grają? Czemu ja mam 97 pingu? O kurwa. To za dużo, żeby grać Irelion. Dawson, dzięki za subika.
Dzięki tobie nie będę grał rankedu przez najbliższe 2 lata. Nie no, jak ci wbije Diaxa, to po 30 dniach nie będziesz już miał Diaxa. Ej, oddać im killa for fun? Nie no, nie oddam. Nie jestem taki. Kiedy zaczniesz walczyć z akolami? Na razie walczę tym, że długą grzywkę mam. Ja pierdziole. Holy shit. Dobra, ja muszę spierdalać. To jest Vladimir na midzie czy Anibio? Coś tu dziwnego się dzieje. Ja pierdziele. To jest Anibio top! O, to dobrze, że najebałem temu. O kurwa. I First Blooda zrobił mój teamek. Ale koksy. Ja zjebałem staki. Ale spoko. Mam takiego dobrego wave state'a, ziomek, że ty nie wiesz. Kurde, ja mam tam przyjść czy... Nie, nie idę. Kajsa zrobiła First Blooda, ale... Enemy Blue wzięła. To jest ciekawe. No co jest z tym Q, kurwa? Co za zjebany champion ta Irelka? Dobra, refunduję ją, kurwa. Nie wiem, useless jesteś, Irelka ogółem. Miałem być Irelia Kinga, wychodzi gówno. FF. Widzę, wkurwiony jestem. Dobra, miniona sobie przygotuję. On się tego nie spodziewa. Widzisz, mówiłem ci? Fleszuj. Jank Niko, dzięki za followka, byko. No i Irelia to ma wave clear, a nie jakiś pike. Jaka current dywizja? Bronze 2. Obecnie. Dobra, mam full builda, GGWP. Zakładając czysto hipotetycznie, jak płaciłbym donate'a 1500 zł, pomyślałbyś o jakimś duo z silvera do platyny? Ja pierdzielę, ziomek, wiesz co? Powiem ci tak, po pierwsze nie rób tego. Po drugie, bardzo nie lubię robić coś za pieniądze. Więc... No, głupio w chuj by mi było po prostu, wiesz o co chodzi? Nie chciałbym takiej sytuacji, na pewno. Bo mi głupio odmówić. Nie ocenię OPGG twoje ziomeczku, bo ja oceniam albo za donate'a, albo jak ktoś mi ten zostawił. Sponsorka albo subika na Twitchu, coś takiego. Siema Ezir. Dobra, Vladimir, nie masz podjazdu. Czy ja mam frizować na niego? Będę frizował, bo kurwa, co ja mam innego robić Irelią? Gość się do wave'a nie może podejść. Siema, Enduro Rider, strój miasto. Jaką postać tobie polecam? Ziomek, nie znam cię, nie wiem jaką mam ci polecić. Graj tym, czym chcesz, a nie tym, co ci jakiś random z YouTube'a powie. Co cię tu? Dzięki za followka. Dobra, ja go chyba wydejbuję. Tak jest plan. Kurwa. O, ja pierdzielę. To było taktyczne. Było taktyczne, żeby mu wybejtować plamę przed turetem. Devinox, dzięki za follow'a.
Ten chłop, co cię wyzywał, do mnie napisał i napisałem, że jesteś lepszy i się spłakał. Tam, jader, dzięki za subika. Nie ma co pisać z takimi ludźmi, nie dawaj mu atencji. Zostawisz go... Będziesz go ignorował, to sam sobie pójdzie. Jak zrefundować czempiona? Jak wejdziesz w sklep, w prawym górnym rogu będzie taka... Twoja taki profil i tam będzie zwróć... Coś tam będzie. Myślę, że znajdziesz. A ważne pytanie, jaka postać nam da brąza i jak sobie radzić z counterpickami? Na brązie to najlepszy champion jest taki, który ci się podoba. A jak nie wiesz, który ci się podoba, to weź Annie i będzie git. Annie na mida, giga chat. Oj. Dałem E powoli i gości już zgłupiał. Kurde, ja naprawdę chcę się nauczyć grać Irelią, ale to jest taki champion, że naprawdę trzeba dużo czasu poświęcić. Naprawdę dużo, dużo. Siema Mieczysław. Kha'Zix w dżungli. O, Kha'Zix na raptorach. Trochę go powkurzam. Aha, no tak, bo Q zadaje gówno damage w dżungli. Spoko, powtórzałem go troszkę. Widzowie, co dzisiaj mieliście na obiad? Bo ja miałem takie... Kurde, pyry chyba się nazywa, coś takiego. Że takie coś i w środku mięso. Takie kulki. Dobre było. A wy co mieliście dzisiaj na obiad? Pizza, ryby i ziemniaki mielone. Tysia, dzięki za followka, byku. Kepsa miałem dobrego takiego. No to dobrze, widzowie. Czyli obiadek na plus ogółem. Jak obiadek na plus, to się mega cieszę, widzowie. Pyzy! Aha, to pyzy. Dobra, dzięki za info. Dobra, ja to puszuję. Dzięki za followka, byko. Dobra, to są pyzy. Ustalone, to są pyzy. Siema na swe, ziomeczko. My mamy Pantona, co awczy. Okej. O kurde, ale będzie trzeba wykerować. Dobrze, że first time Irelia jestem. Pieczywo z chlebem, studenckie życie. Pieczywo z chlebem. Lepsze to niż bułka z chlebem. Czy nie jesteś odkurzaczem, kiedy czyścisz odkurzacz? Kurde, powiedziałbym coś, ale napisała to Julia, a ja nie lubię obrażać tak. Nie chcę obrażać. Nieważne. Ale coś w tym jest, no. Odkurzacz. Dawaj, bo bliskoń się wpierdala. Nie wiedzą o mnie, nie wiedzą. Dobra, czas spierdolić wszystko. O kurde, nic nie spierdolę. Zajebiście zagrałem. Lepiej się nie dało. Ty, ja dobry jestem Irelią jednak. WB. No, dokładnie, WB. GJ. O. No i Irelia jest balanset jak coś. Wezmę se plate'a jeszcze pozżyczę. Dzięki. Co się stanie jak Pinocchio powie, że zaraz mu urośnie nos?
zacznie się palić. Może tak będzie tak robił? Przód tył, przód tył, nie? I kurwa się zapali, mówię ci. Ja jadłem chleb smarowany nożem. No to nieźle. Dobra, coś na playsy po streamie? Jest co, pewnie OPGG będę patrzył, bo ludzie podsyłają. Zobaczymy, jak będzie czas. Ja mam to zabrać. Dobra, nie chce mi się. Wolno się Irelium robi takie rzeczy. No, Vladimira już nie zabije, bo on wali koniucha. Najcik, ulti. Pasywę chciałem sobie naładować. Fleszek, masz coś jeszcze? W swojej karcie pułapce? Kurde, czemu ten Nocturne gankuje bota? Oh my god! Hoveruj mnie! Dobra, to jest gościu z brązu o tym. Hoveruj mnie i coś itp. Będzie dobrze. Balu TV, kluski z makaronem. Na obiad miałeś? Kurde, nieźle. A ja jutro co będę miał? Moja mama jadła pomidorówkę, jak wróciłem z treningu. I też miałem ochotę na pomidorówkę. Ale jestem głupim debilem i zjadłem kepsa, już nie jem. O kurde, już nie jem kepsy, widzowie. Kepsy to zło. Ja kiedyś myślałem, że kepsy to jest dar od Boga. Co nie? A się okazało, że kepsy to zdrajca. Nie wiem, ktoś, jak się nazywał ten, co był aniołem i zdradził. To coś takiego odczułem z kepsem. Naprawdę. Sebek, dzięki za followka. Judasz, no. Kebab to Judasz. A, Lucyfer? Judasz. No Judasz. No Judasz. Kebab to Judasz. Widzowie. A Lucyfer? To kebab... To kurwa! To kto to był? Lucyfer był aniołem. No, Lucyfer. No co wy mi gadacie, Judasz? Judasz! A Judasz zdradził Jezusa! No, było! Ale mi chodzi o Lucyfera. Czy ja gadam głupoty już totalne? Dobra, przynajmniej gram dobrze w LoL'a, to mnie oglądacie. Poczem totalnie. No, to Lucyfer to jest kebab, jak coś. Naprawdę, on nie zdradził potężnie. Sadek i Giga. Ha, Gabriel zdradził. Dobra, widzowie, zmieńmy temat. A ładna dziś pogoda była, nie? Gorąco nawet. Kebab też był kiedyś ładną pogodą. Teraz kebab to jest deszczówka. Ale już widziałem zachody słońca, już mrzawka się robiła za oknem. Szybki jak Sonic, dzięki za subika. Niedługo kalendarzowa wiosna. Oj, ziomeczku, trzeba będzie czas do przodu chyba, nie? Leci. Ale bym łokcia tak, tak kurwa, łokciem wyjebał. Nie wiem w sumie w co, ale tak, tak pomyślałem o łokciu. Mistrzowski łokieć, widzowie. Oglądałem filmik Karolka i trochę Sadek, bo Karolek to moje dzieciństwo było. Ja mówiłem nawet na swoim vlogu, tym specjalu z okazji 50 tysięcy, że Karolek był moją inspiracją, żeby nagrywać.
Kurde, jak oni rozwalają, dobra, dobra. Jakieś fleszyki tam poszły mocno. Ale to było satysfakcjonujące. Lubię tak robić. Wtedy widzowie piszą dwukropek o duże. Ciebie w płytkoszczach widziałem. Niestety to nie ja. To cię motywuje do treningów i biegania? Kurde, ziomek, ja przeczytałem z co najmniej dwie książki o tym. Także dużo rzeczy. Flix, dzięki za subika. Ty, ale orają na tym bocie, kurde, pokrzępik. Czy twoim zdaniem posiadanie full AD albo full AP teamu jest jakimś wielkim problemem, czy nie? Niskiej dywizji pewnie nie. Obecnej mecie bym powiedział, że to aż tak bardzo nie ma znaczenia, tak szczerze. Bo jest Lord Dominik i takie tam przebitki. Chociaż w sumie jak przeciwnik weźmie Malphite'a, no to w biździe jesteście. Albo jakiegoś Siona czy coś. No. 4 autoski. GG na czacie. Czy będę kiedyś na jakimś meetupie? Będę na Fame MMA. Teraz. Co będzie? 13. Mam tam miejsce. Może mnie zobaczycie najpierw. Nawet z pay-per-view, jak to się ogląda. Bo będę na tych trybunach. Tam, gdzie wychodzą zawodnicy. Redin, dzięki za followka. Więc jak ktoś chce zdjęcie, to niech nie podchodzi, bo ja jestem cheapo i się wstydzę. Kiedy jest? 26. W Gliwicach. Ale niestety nie wyszło, Anaki. Siema, Kali. U mnie już chyba na każdej ulicy jest kawapi, każdy niedobry. Wiesz co, to jest cykl każdego kepsa, ja ci pokażę. Patrz. Najpierw otwierają kepsa. Zdobywają klientów. Później gości ogarną, o, zdobywamy klienty, to oszczędzamy na hajsiwie. Kebab staje się gównem. I tracą klientów. I jest chuj. I później znowu otwiera się nowy kebab. I takie to jest kółko z kepsami. Także jeśli gdzieś w twojej okolicy otworzyli kepsa, to tam leć. Siema, Ksawcio. Co zbanowałem? Ja Riven banuję. U mnie kurde. Niestety tak jest z tymi kepsami. Dużo razy się na tym przejadłem. Co oni tak dostają na tym bocie? Wyszedłem z tego streama godzinę temu, a ty dalej o tym kepsie nieszczęsnym gadasz. Nie no, tak się zdarzyło, że ten... Że wtedy gadałem, przerwałem i teraz znowu gadam. Nocturne ultuj. A, tutaj jest. Co mi tak dalej, jako idę? Nie uciekniesz. Ajajaj. Wolna pucha. Sadek. Kiedyś na otwarciu kepsa był mały za 11 zł i dawali do zamówienia karteczki. A teraz mały jest za 13 zł. Nic nie dają i jak najbardziej oszczędzają. No widzisz. Tak jest niestety. Takie czasy.
Chociaż przez to, że kiedyś było 11, a teraz 13, to pewnie też trochę wynik inflacji. Mogło być. Ale no, kiedyś było lepiej. Dzisiaj już nie ma lepiej. Nie no, jest lepiej. Gram lepiej Irelium niż kiedyś. Także Cox. Ja się muszę pochwalić, że mam promo do Golda, a jestem takim gównym, że to mój sukces. Nie no, ziomek, masz promo do Golda, to nie jesteś gównym. Jak zrobić taki duży czat w LoLu? W jakim sensie? Ja mam normalny. Ja pierdzielę, znowu mnie gardło zaczyna boleć. Ja chyba tabletkę wezmę po tej grze. Kurwa, widział mnie. Chujnie. Widzę. Mam kolegę, przez którego mam bronza 4 zamiast 2. Co mam z tym zrobić? Nie wiem, ziomek. Może jak go rozwiniesz, to widać więcej wiadomości? A no to Z naciśnij na klawiaturze. U mnie kiedyś kebab 13 zł średni i do tego puszka Pepsi, a teraz średni 17 bez Pepsi. A. Zmienia się wszystko. Czemu ja na midzie w ogóle jestem? Nie wiem. Puszuję tego mida i chuj. Kazix coś próbuje. Mam Irona, mogę być streamerem? Tak, możesz. Jak jesteś funny guy. No, dead dancing potrzebny. Masz kolego z streamie czasami grać? Tak, mam jednego kolega. Czasami sobie Valoranta pykamy. Myślę, że jutro sobie pogramy. I ty farmisz 10 farmy na minutę. Wiesz co, Irelko? Łatwo. Ale są inne, w sumie lepsze czempiony, co jeszcze dodatkowo mogą dżunglę farmić. Chociaż Irelką też można. No, Irelką też można, a to gadam głupoty teraz. Ale Irelką łatwo się farmi. Tylko właśnie kwestia, żebyś farmił, a nie opuszczał wave'y, bo dużo osób opuszcza te wave'iki. Kwestia się wyjebała, które to. Żem odjebał. Czemu ja z niczego nie trafiam, widzowie? Pierwsza gra, nie wiem, to będzie challenge od Irona do Diamenta Irelium. Bo ja Irelium chcę grać. Chciałbym grać Irelium jak Irelki. No. Chciałbym też mieć... nie wiem. Kurwa, ty. Nie, no z niczego nie trafiam! Kupuj ten flash! Nie wiem, ja z niczego nie trafiam! Co to jest za Freenu Gaming na tej relce? Czyli, że jak nie będę tracił wave'a, to też będę mieć 10 farmy na minutę? No wiesz... Wave'y są 2 na minutę, czyli to jest 12 minionów na minutę. No chyba tak. Cały teamek, no tutaj jak przychodzą kogoś zabić, to wszyscy lecą. Jutro mam sprawdzian z geografii. Uczyć się, czy oglądać dalej streamka? Powiem ci tak. Ucz się, bo nie rób sobie niepotrzebnie problemów. Po prostu. Uczenie się jest... W sensie, czy uczenie się jest ważne? Ja bym powiedział, że ważne jest nie robienie sobie głupich problemów w młodości. Bo po co masz tracić czas?
na poprawki czy coś. Także wiesz, ziomeczko. No, Blitzcranka to ma. Przerwał mi, nie? O! Kurwa, świrowanie! Zajebiście, ty, ja tą Mirelką coś klikam jednak. Siema, full HP. Here. Irelia balance. Ja pierdzielę, Bartek! Bartek, 5 złotych. Ty jesteś Bartek. Pozdrowisz Quantersów? Ostatni clash wygrany i wykerowany. Pierwsza runda 22, pierwsze, druga runda 16, piątych, trzecia runda 19, piątych. Fajny uczuć tak pochwalić się idolowi i w ogóle krąg jeden jest śmieszny. Pozdrawiam X. Pozdrawiam Quantersów, koksów, co clashe rozwalają. Może na interne ziomali pogracie kiedyś. No też chyba popczempik. Kurde, widzowie, ja potrzebuję gardło, tabletkę na gardło. Potrzebuję gardło na tabletkę. Inter ziomale. Ja pierdzielę. Co sądzisz o Dianie w obecnym sezonie? Myślę, że jest silna. Co ja tak skoczyłem, hops? Ta Jinx dobrze farmi, ale ona gra tak agresywnie. Wiecie. No ona kurde jest z melee range na Irelkę. Jak to ma wyjść, ziomek? Jak ja mam damage? Jaka Irelka jest... Ha, full HP! Zajebisty champion. Nie wiem. Ja mam wiecznie full HP. Ten champion jest niemożliwy. Masakra. Gościu, ja leżę na tym krześle i se gram. Granie katą dzisiaj będzie? No. Myślę, że coś tam ten. Coś tam sobie strzelimy. Po kielichu można. Chce ktoś strzelić kielika? Nie no, ja nie piję. I ostatnio piłem chyba na Sylwestra. Moja dziewczyna zrobiła takiego zajebistego drina. Ja pierdzielę. Co tam było? Mojito? Sok multivitamina? I nie wiem co jeszcze, ale mi smakowało w pół. To było giga chad drin. A Ignite, może użyj kurwa w końcu kiedyś Freenex. Nie wiem, ja leżę na krześle bez kitu. Ja mam wiecznie full HP. Ja gram tą Irelią, ten champion jest taki pojebany. ŻWP. Masakra, jaki ten champion jest broken. 12 winek, ale nie czuję jakby to był win. Czuję jakbym grał na kodach, nie? Na cheatach. Mój rekord farmy w jednym meczu? O, nawet nie wiem. Dobra, go jeszcze raz. Irelkę pikuję. Dobra. Ziomeczki chciały OPGG zobaczyć.
tym celu ta pozdrawiam. Ja również pozdrawiam ziomeczka. Dobra, Jaś, twoje też obejrzę, bo miałem obejrzeć, ale więcej mi się nie chce. Dobra, Meferododendrom. Sorry za kaszę. Dobra, Goldzik 4. Trochę mało grane, także Goldzik 4, spoko wynik. Jak na ten czas, dobrze, że maina masz jakiegoś. Ale tu nagle randomowy eko wleciał. Więc nie wiem, randomowy eko teraz jest grane, ale tak to Irelka. Dobra, Riven, wychodzę z tego PGG, jebać cię. Nie no, żartuję. Dobra. Co tam na eko, ziomeczku? Co ty za build masz? Co to za build? Patrz, bierzesz Hextech Proto... O, tu zrobiłeś dobry build. Bo bierzesz Hextech Proto Belta, a później bierzesz albo Lich Bane'a, albo na Shortufa, w zależności od tego, co ci bardziej odpowiada. No i tu zrobiłeś git. Nie, ty nie zrobiłeś... Nie, co ty zrobiłeś? To ty dwa razy buty kopiłeś i Lich Bane'a? Co jest? Zbugowany czy o chuj chodzi? Nie wiem. O Jezus, Skorcza. Weź wypierdziel Skorcza na eko, please. O, tu ładnie. Tu ładnie, tu już nie miałeś. Nie wiem, to był jakiś dziwny eko incydent tutaj. Do tego przegrałeś. Ale tutaj jest spoko. Tutaj było git. Tutaj było git, morda. No. Okej, Irelka też grana. Ja też gram Irelką, super. Ale co taki randomowy eko? Chciałeś go przetestować? Jakoś posiadał. Krystian, dzięki za supika. Nie no, myślę, że jest git. Będziesz grał więcej, myślę, że na spokojnie wbijesz coś wyżej. Dobra, Jaś. O kurde, Jaś, za mało rankedów granych. 34 tylko. Ale dobry win ratio, to czemu nie grasz więcej? Dwa czempiony główne, mainowane, dobrze. Yasuo i Akali, trudne mechanicznie czempiony. No dobra. Zobaczmy. Kontrol Wardy kupuj, ziomek. Się przyda. Jak być z brązu? A, zrobiłem filmik, jak być diament na każdej linii. Będzie oro totalne. Jak go ogarniecie. Siema, mam ponad... O Jezus Maria, czekaj, nie mogę przeczytać. Mam ponad 32 gry Katariną, ale mam 14 kamestri i prawie w każdej grze mam pozytywne staty. Co mam zrobić, żeby nabić? Dobra, zobaczę za chwilę też OPGG. To sobie odpalę. Mordeczko, zaraz do ciebie wrócę, Jaś. No i co? Kurde, drugi item, Mortal Reminder. Czy się opłacało? Trochę mieli heal'a w sumie. O, chyba git. A nie lepiej zrobić ten Execute Onera, a potem Infinity Edge? Chyba by było better. Kurde, precyzja na drugie drzewko mi nie odpowiada. Coś myślę, że Resolve byłby tutaj lepszy. I tak uważam. No, precyzja na drugie drzewko takie średnie mi się wydaje. Precyzja to nie ma nic dobrego. Chociaż chyba, że Presence of Mind jest bardzo potrzebne. Kurde, nie wiem, nie znam się na Akali. Ale popatrz, jak inni grają prosy na ten, na Akali. Mordy, ja nie oceniam wasze OPGG, bo ja oceniam tylko za donaty. Albo subika ewentualnie. Każdego to nie oceniam. Dobra, ziomek, bo ty za długo jesteś tutaj. Gold w każdym sezonie. Teraz Silver 2. No i widzę pierwszy problem, że grasz każdym czempionem, co tylko możesz. Grasz sobie dżunglę i supporta, spoko, w zależności jak cię wywali. Ale kurde... Coś maina sobie nie możesz znaleźć. Grasz tym, czym lubisz, widzę. Ona wsiada dużo razy. A czekaj, dwa miesiące temu grałeś, co jest?
Mordo, czekaj, bo ty coś tam napisałeś więcej. Ja może przeczytam, co ty tam napisałeś w tym donate'cie. Mi się coś tutaj nie zgadza. A kreskata sprawdź. Dobra, bo przeczytałem. No, nie wiem czy... Czekaj. Prawie każdy grze ma pozytywne staty, co mam zrobić, żeby nabić przynajmniej te 20k? No, żeby nabić 20k, to musisz po prostu grać. No, a tutaj grasz sobie normalki, także... Także git. I w sumie tier average to jest Iron 2. No mordeczko, pograj dłużej. No co mam ci powiedzieć, masz 19 level na tym koncie. Musisz pograć dłużej, bo ja tutaj nie mam co powiedzieć. Na, jak grasz na 19 levelu normalki. Nie mam co dodać. O, Electrocute Yasuo. Widzę, że jesteśmy w brąziku. Siema Kubix. Bananowy jogurt, dzięki za followka. Siema Macko, co tam u mnie? O, u mnie gituwa. Dam sobie ręką. Także myślę, że jest git. Conqueror Trynda może być broken w Irelia. Nie no. Tryndamer Tryndamer Conqueror Tryndamer to jest gówno. Trynda nie potrzebuje Conquerora, tylko Lethal Tempo. Ewentualnie można jeszcze grać Fleetfoot Worka. Ale to naprawdę ewentualnie. Nic innego nie jest potrzebne. Ostatnio bijesz platynę w TFT? Nice. Mam nadzieję, że sytuacyjnie, bo jak zabiuzowałeś coś, to wtedy ta platyna to z chuja warto. Nie znam się na TFT za bardzo, ale gram sobie czasami double upa z moją dziewczyną i wiem, że jak gram ciągle pod Twitcha na trzeci level, to jest mocne i nie czuję się jakoś dobry. CoinDog, dzięki za sponsorka, mordeczko. Co to fundamenty nam idzie? Takie podstawy. Jak masz zbudowany dom, to dom jest zbudowany na fundamentach. Jak fundamenty są mocne, to wtedy dom się nie zburzy, nie spierdoli. Tak samo w LoLu, jak masz mocne fundamenty, to będziesz koksem. Najlepszy Conqueror na Irelce? Wiesz co, powiem ci, że Lethal Tempo gram trochę i mi oddaje. Dasz przykład fundamentów? Tradowanie, bardowanie, jungle tracking. O, z głowy więcej chyba nie dam rady. Ale jest ich 7 na midzie. O kurde. Nie, jeden autata! Kurde, dobrze, że zginąłem, bo tu Jax jeszcze był. Ale chuj. Chciałem poddymić. Od kiedy ty masz dziewczynę? Przecież ty w LoLa grasz jak to możliwe. No już 2 lata i 5 miesięcy. 5? 4. Worf? Yes. Live us alive. Wave management to też fundament, czy mówiłem o tym? Mianowanie w jego daje. Powiem ci tak. Jak ogarniasz czempiony w LoLu, to mainowanie wiego oddaje. Jak nie znasz dużo czempionów, to mainowanie wiego raczej, no trochę się mija z celem, myślę. Znaczy, nie wiem. Myślę, że żeby być dobrym wiego, to też trzeba coś tam umieć. Mniej więcej
każdym czempionem chociaż raz zagrać, żebyś wiedział, że jak go weźmiesz, no to żebyś wiedział, co on może zrobić. Siwe, dzięki za followka. Ile mam wzrostu? 1,80 m. Zmień tytuł live'a. Wiesz co, ja nie zmieniam już podczas streama. Grasz w Ironie, a normalnie masz diamenta. Teraz gram w brązie, a normalnie mam challengera. Drogie pytanie, czy jeśli się gra katą, to R od kiedy daje Ignite'a? Bo nie wiem, dzięki, jeśli pomożesz. R-ka nie daje Ignite'a, R-ka daje głębokie rany. I zawsze dawało. Na Irelce. On to i tak może zablokować z W. Także trzeba szybko. 1,80 m kekw. Kurde, nie kekwuj. Tak mam. Naprawdę. No ja mu Q nie mogę zadziałać. O ja pierdolę. Intera się chyba zaczyna powoli. Siema wiewiór. Co powiesz o zmianach na Mastera? Myślę, że na plus. Nie mam many na kill. Ale unlucky. O kurwa, misji. Zdarza się pro killer 3-4-2 każdemu. Grałem gdzieś Murama na Irelia. Ło, pro killer! Pro killer 3-4-2 pokrzęp. Nice. Zjebany Irelia abuser. No to jest moja druga gra, Irelka. A dlaczego jeśli wchodzę do platyny, to zawsze trafiam na trollów i spadam? Z tym też tak miałeś kiedy? Ja tak 3 razy miałem, więc kekw. Kurde, mi już ty chyba trollujesz trochę. Się wydaje. Grałem dziś Murama na Irelia 700 na kilo. Ciekawe. Jarunie, dzięki za followka. Karanga, teraz plus 2. Ja pierdzielę! Co ziomek wysłał za donate'a potężnego? Hank, 15 złotych. Gdyby tylko to L4 trwało dłużej, to dałoby radę wbić coś więcej tą Vayne. Niestety trzeba wrócić do smutnej rzeczywistości. Gdyby tylko to L4 trwało dłużej, to dałoby radę wbić coś więcej tą Vayne. L4 trwało dłużej. Niestety trzeba wrócić do smutnej rzeczywistości. N.op.gg. No niestety. Tak to jest. Teraz się ma cenić o PGG i zocenię, na przykład. Czemu fleszuję? Że mu napiszę, bo nie wiem. Fajnie było grać w Lipsu i Irenią, kiedy dostała reworka buffy, ale to chyba wtedy posrało. Znaczy, no, zmienili tą Irelkę i sprawili, że jest jeszcze bardziej popierdolona niż kiedyś. Irelia jest mega skillowa, ale to jest dziwne, że nawet jak nie trafisz żadnego skilla, to i tak jesteś w stanie wyjaśnić zioma. Co niż opowiedzieć, bo dałem suba?
Ja Zasuba oceniam, ale Zasuba na Twitchu, mordeczko. Zasuba na YouTubie nie. Ty masz 180 cm wzrostu, ale ja mam 18 w diku, równowaga będzie zachowana. No, no to dobrze. No to powiem ci, że z taką logiką na odwrót to jesteś w chuj niski. Co ma szansę z Irelem, dopóki nie ma botka? No podobno Yasuo kontruje Irelkę, tylko ten Yasuo nie wie, że on może użyć W na moje E i po prostu kajtować mnie, używać Q i się cofnąć. Co on reda wziął? Co oni robią? O nie. To mnie trafiło. Ajajaj. Słabiutko z mojej strony. Akurat Irelia kontra Yasuo to 100% skill matchup. No ale bardziej faworyzuje Yasuo. Jestem main na AD Carry, jestem dumny ze swoich chorób psychicznych. Oh my god. Dryndaw Ginzo będzie działał? Nie, bo... Nie będzie działał, bo... Kryty u Tryndy są bardzo ważne, bo mu skracają cooldown na E. A jak składasz Ginzo, to wtedy już nie krytuje. Także... Ginzo to jest ostatni item, który się powinno składać na Tryndzie. Naprawdę lepszy już Rabadon będzie. Grać Tryndam na Malphite'a. Wiesz co? Ludzie myślą, że to jest trudny matchup, ale nie, bo Q sobie ten. Z Q się healasz. I na początku nawet wygrywasz te walki. Później jest trochę problem. Kurde, ale chujowy jestem. Ja pierdzielę. Co ja zrobiłem? Jest 16-14 w ogóle. Ma ulti? Jadę. Defuj mina, ziomek. Ja ci tego wave'a biorę i po co idziesz na topa? No niestety. Ja nie cierpię grać z jebanym petem obok mnie, coraz se trafi skillshota, raz se farmi kanał, raz się wypierdalę, bo raz... Da mi się wypierdolić, nienawidzę bota, atakujemy roli, nie wymyśliła żadna gra. No niestety, jedni uwielbiają, inni nienawidzą. To jest botlane. To jest Eune? Tak. Masz jakieś porady? Bo jutro mam próbne egzaminy z matmy chyba. To nie wiem, jaką mogę mieć poradę. Na próbne egzaminy z matmy. Nie wiem. Na YouTubie jest dużo filmików przygotowujących do maturki. Możesz takie obczaić. Wielki Lewski, dzięki za followka. Masz jakieś porady, bo jutro mam... Aha, dobra, to już przeczytałem. Czy mam swój własny motocykl? Nie. Mam auto, nie własne, ale jeżdżę autem. Jeżdżę autem i w sumie zbieram na nowe. Zbieram na takie własne, bo to jest auto rodziców. Chciałbym jakieś swoje po prostu. Tylko i nie wiem jakie auto i nie wiem ile zbierać. Więc tak zbieram, żeby po prostu mieć.
Grasz po agresywnie, ma to sens Tunelo, czy masz po prostu takie wyczucie w matchupie na Yasuo? Nie wiem jak odpowiedzieć na to pytanie. W sensie, ja nie z jednej strony gram agresywnie, z drugiej strony ja wiem kiedy mogę sobie pozwolić na agresję. Bo już długo gram w tą grę, więc coś tam mniej więcej wiem. Znaczy no czasami jestem zbyt greedy, ale jak mam 8-2, 139 farmy w 14 minucie, myślę, że mogę sobie pozwolić. Jakieś SS-y idą z bota. Coś to może oznaczać. No właśnie to. Kurde, jestem jebany chyba teraz. Ajajaj, i flash no, i zignajtował. I siódma maestry. O ja pierdzie. Nie wiem czemu, ale mnie to rozjebało, jak mi pokazał maestrię po tym. Yasuo lepszy, no. Ogrom mnie teraz. A to jest Polak? Yasuo.pl? Bo ja tak. Elektrokiut mnie zajebał. No. Właśnie dlatego wziąłem elektrokiuta. Opłaca się być toksik w tej pojebanej lidze legend? Oczywiście, że nie. Ja dostałem 5 perm... O, Lisik, ładnie. Ja dostałem 5 permabanów w LoLu. I byłem zjebanym dzieciakiem, co wyzywał. I nie stawałem się lepszy. No bo jak miałem stawać się lepszy, skoro byłem zajęty wyzywaniem ludzi? Siema, Buketerer. Ta Rankeda gram w ziomeczku. Bo ja tą Dianę mainuję i co jest lepsze na shortów? Czy protobelt? Czy lepiej grać KS-e pod AP na miedzie tak jak ty i Dal? Jak lubisz Dianę, to graj Dianką na chillu. Ale co lepsze na shortów czy protobelt? Nie wiem co jest lepsze na pierwszy item. Bo możesz i to złożyć. Kogo oni wyślą, żeby mnie powstrzymał? Wyślą kogokolwiek. Czemu nie flashujesz w ogóle, jak możesz w sumie musisz, bo często w sumie... Czemu nie flashuję? Bo nie wiem. Bo greedy jestem po prostu. Dobra, nie biorę inhibitora. Chociaż w niskiej dywizji może się powinno. No mi nie przerwę. Dobra, już mam itemy, że zabija mi i mnie nie zabijają. Sorki Master, taką długą wiadomość to teraz nie przeczytam sorki. Podczas gry nie bardzo. Nie lepiej iść upgrade W niż upgrade E? A wiesz co? Myślę, że jutro będę Irelką grał. Sprawdzę sobie builda, co leci Irel King. I wtedy wszystko będzie jasne. No w sumie nie wiem co się maksuje. Może to było. Nie gadaj mi. Wielki Lewski, dzięki za subika ziomek. Mógłbyś Nexa zagrać Zedem, bo jestem jego mainem. Nie mam Zeda raczej na tym koncie.
I też bym sobie i lalką pograł po prostu. Opłaca się grać jeziem w platynie? Tak. Każdym się opłaca grać w platynie jeszcze. Znaczy jeszcze, nie wiem. Graj tym, czym lubisz. Nieważne w jakiej dywizji. Jomek, please, nie spam na czacie. Nie spamimy. Jomek mi tutaj reconnected robi. Okej, okay, Zonia, spoko. Tak chyba nie planowałem. O, fleszyk! Kurde, musiałem sturnować. O, myślałem, że się wylać styluje i jeszcze go strzelę, bo on nie miał skilli. Dobra, Sadek. Darek, dzięki za sobika. Udostępniłbyś playlistę, którą słuchasz? To jest NCS, No Copyright Songi na Spotify'u. I w sumie link do playlisty jest też w opisie, ziomeczku. A jeśli zrobisz pętę przed 25 minutą, mój przyjaciel, wyślę ci 50 zł. Dobra, ustawmy taki challenge. I to może być w sumie przegrable, ty. I Malfajci kawczy. Jest to już druga gra z rzędu, kiedy mi ktoś awczy. Procipa. Procipa. Ile mam teraz po na mainnet? Po? W sensie LP? 619. Zaraz spadnę z Challengera, będę musiał zagrać. Kurde, greedy. Potrzebuję helpa. Nie mam jeszcze R-ki. Drake'a też nie wzięliśmy. Ajajajajaj. Jaki ten kurde Swain jest potężny. Dobra, trzeba będzie inaczej zrobić. Nie możemy się z nim bić. Ultrendy, no trochę unlucky. Dobra. Trzeba zagrać inaczej. My przegrywamy walki. Jak Swain jest aż taki mega nafidowany, co mnie w ogóle zabiło. A ty wiem, da z Ignite'a i z item z True Damage. Kraken. Dobra. Dobra, kurwa, baron, baron, baron! Ja pierdzielę, nikt nie robi barona. O, w tej dywizji! Jebać! Ja pierdzielę. Baron, no nie, no lepiej się wyjebać. Oh, jakie chujowe. O kurwa. Ten się tepa na topa, chuj chodzi. Nie wiem, czy się cofnie do bazy, czy nie. No ma już ulta? Na topie będzie walka.
Musimy się wycofać. Nie, kurwa. Aś. No, ja sam się wyjebię. Bye bye! No to zajebiście. O kurwa. Tu ma flesza? Nie wiem. Masz go. Zajebiście, Lucian! Nie uznał mnie, zajebiście. O kurwa. Co się dzieje? Co jest? Ale mnie pierdolić. Aaaa! Kurde! Autoataczek wystarczył. Sadek. My bad. O, ja pierdolę plejsy. Ale dobra, zabiją. Kurde, unlucky, bo teraz im dłużej gra trwa, tym ja jestem bardziej useless. Także trzeba to szybko skończyć. Niestety. Kamisiu, dzięki za followka. Ten Lucian się coś ogarnął. Idę side linia. Nie wiem, na bocie porobię dymy. Czy budowanie zoni na Lee Sin nie oddaje? Nie. Lepszy jest GA. Nie lepiej w tym enemy team kompie zamiast GA kupić Tormaila? Frozen Herta by było jeszcze lepiej. Ja pierdolę, no nie wierzę, że Kanon 1 HP. Frozen Herta będę kupywał, jak GA będzie down. Kurwa, no nikt nie jest gotowy. Jebać. W sumie co ja oczekuję, to jest Bronzelo. Bachu, dzięki za subika. Dobra, ten to robi solo. Baron! O, niech ktoś przyjdzie Barona! Ja pierdolę i później gościu chodzi po czatach na Twitchu i pisze, ej, co mam zrobić, nie mogę wyjść z brązu przez Noob Team. Xini, dzięki za followka. Dobra, weź se ktoś farmę stopa. No ja mam full build. Wbijam na poprawę humory po słabym dniu. Co się stało, że słaby dzień? Kurde, ja leżę na krześle, trzeba... Kurde, pozycja gaming. Trzeba to wykarować. No i co? I się wyjebał Lucian. Po chuj ten dead, ziomek. Trzeba było Barona zrobić i do bazy. Lee Sin też miał jakąś randkę chyba tam. Myszek, dzięki za followka. Kupuj Tormaila. No po chuj mi Tormail. Niby anti-heal spoko, ale... Nie no, Frozen Heart na trzech atakujących odda bardziej. Imo. W sumie Torm... też Omen byłby spoko.
dwóch krytujących jest, w sumie trzech jeszcze Senna. Pewnie tu będą za chwilę czy coś. Dobra, muszę poczekać. Sprzedaj budki, kupi temek. Nie no, tabi też oddadzą. Kurde, reduce incoming damage from attacks na czterech atakujących. Też jest spoko item. Nie wiem, niby można rozmyślać, ale mi się bez butów gra niewygodnie. Dobra, teamek musi coś zrobić. Dobra, Lissin się wyjebał. No to Senna jest, a na plecach. Ja pierdziele. Okay. Jebać kurwy. Jebać was dziwki. Kurde, GGWP chciałem napisać. Dobra. Adam, dzięki za subika, ziomek. No, komu dać Conora? Trzy osoby. 4 na 4 giera chyba. Dobra, kolejny winek. Damage. Spoko. Jest ok. O co chodzi z tymi wychowankami twojej dziewczyny? No bo wychowankowie mojej dziewczyny, bo ona pracuje z kidami i oni mają niedostosowanie społeczne, w sensie no są chorzy psychicznie, że oni mówią ty kurwo, dziwko i tak dalej randomowo, bo są z patologicznych rodzin i dlatego tak piszę, że mają niedostosowanie społeczne. W sensie, oni mają niedostosowanie społeczne i dlatego tak mówię, że jak gościu pisze na czacie jebane dziwki czy coś, no to coś takiego pisze. Dobrze, OPGG. Panie Frezy, 1-2-4. No się chciał nieźle pochwalić, kurwa. Katarinką, co? Ale chwalenie się statami weszło. Ale precyzja na drugim drzewku, kurde, w sumie w niskiej dywizji nie wiem. Nie wiem, jakbym miał coś poprawić, to bym precyzję nie brał w drugim drzewku. Tylko ten, sorcery i to, ale w sorcery. Czyli Gathering Storm i Absolute Focus. Tutaj pod pod konkurorka. Ja bym na Dianę też brał Conquerora. Coup de Grace to jest jedna z gorszych run. Albo Last Stand, Countdown też może być, ale Coup de Grace gówno daje, naprawdę. Zobacz sobie, mordeczko, ile to damage'a daje. Upośledzony AD Carry. Dzięki za kiszkę. No i w sumie tyle. Upośledzony, a tak to zajebisty ADC. Jesteś. 10 zł. Siema, ostatni siema. Miesiąc bawiłem się w boostera i boostowałem konta od brązu do golda i dziś jak wróciłem na swoje elo niskiego diamentu, zacząłem grać jak gówno mechanicznie i na mapie. Co byś zrobił, by wrócić do formy? Ja też tak miałem. Kwestia jest tego, żeby po prostu wrócić do tego stanu grania rankedów na swoim poziomie. Nie wiem, 2-3 dni myślę, że będzie git. Chyba, że to trwa trochę dłużej, to wtedy, ziomeczku... No to jest w sumie wynik, no właśnie granie na niskich dywizjach i myślenie, że to co działało na niskich dywizjach też działa na wyższych,
Ale mimo wszystko uważam, że to jest kwestia czasu i po prostu wrócisz do tego stanu, gdzie będziesz napieprzać. Dobra, teraz ziomeczek co L4 wziął, ale za krótkie. Co Vayne gra dużo, dobrze. Dobrze, trochę rankedów jest zagranych, ale kurde, bardzo długo grasz w ligę. Co się dzieje, że tylko goldzik? No widzę, że oraz Vayne. O kurde, 15 deadów, 14? No, ale mordo, ty bardzo greedy grasz tym AD Carry. 13 deadów, 9, 8. Za dużo razy się wypierdalasz. AD Carry to jest niestety taka rola, że jak gościu odchodzi na 5 HP, to niestety musisz go zostawić. Niestety. 14 deadów. Staraj się grać bardziej defensywnie. Staraj się mieć taki mindset, że skoro grasz AD Carry, to grasz w horror. Jak zobaczysz przeciwnika, to musisz spierdalać. Wiesz, o co chodzi. No i musisz bardziej defensywnie grać na pewno. Bo spoko, mogę zrozumieć, że jakiś tam zedzik w enemy cię zabił czy coś i nie dało się nic zrobić. Ale 15 deadów to no nie ma wytłumaczenia. Tak myślę, że nie ma wytłumaczenia. Trzeba po prostu grać bardziej defensywnie. A ja oceniam OPGG jak coś za donata albo za sponsorka, albo za subika na Twitchu, coś takiego. Jak jest Free LP Champion Blow Elo? Free LP Championy Blow Elo to są te najprostsze, czyli Annie na midzie, Master albo Warwick dżungli, nie wiem, Garen na topie, coś takiego. Siema Kuba, mordo. Viego, ja jestem w dżungli. Lubię grać Kha'Zix'em. Co oni grają za runy na Kha'Zix'ie? First Strike'a ty! Nie, jak Dark Harvest. Po totalny wpierdol. Gathering Storm, żebym czuł się dobrze w lejcie. Lecimy do Duskblade'a czy... czy Prowlera, widzowie? Duskblade czy Prowler jest grany? Siema Natalia. Duskblade only. Nie, myślę, że zobaczę. Jak będę orał totalnie, to chyba Duskblade'ik. Co myślisz o Kayle? Kayle bardzo... Bardzo dobry champion w dobrych rękach. To jest skalujący się champion, czyli dopiero w późnej fazie gry robi oro potężne. Żeby grać dobrze Kayle, to też trzeba trochę wiedzieć dużo o grze, żeby jak najszybciej się wyskalować i jak najszybciej wbić 16 level i orać przeciwnika. I tak uważam o Kayle. Więc w wyższej dywizji Kayle tak średnio się sprawuje, bo w wyższej dywizji gry kończą się szybciej. Kayle nie zdąży wbić 16 poziomu, żeby zaorać. Ale myślę, że ogólnie git. Dobra Kayle. W dobrych rękach potrafi zaorać. O Kuba, dzięki za sponsorka, mordeczko. Dzięki bardzo. Giga czadzie. Dobra widzowie, myślę, że jeszcze zagram sobie ten... Co ja sobie zagram, kurwa? Zagram sobie... Nie, to chyba ostatnia gierka będzie. Sorry widzowie, że tak wyszło, że trochę krótko stream, bo chyba będzie trwał 2 godziny, 2,5 godziny. Ale niestety, sprawdzisz OPGG? Sprawdzę... Dobrze, ostatni OPGG, które sprawdzę, bo po tej grze będę leciał. I jutro
postaram się wcześniej zrobić streama. Dzisiaj wyszedł taki późny stream, bo na siłownię poszedłem późno, bo mój kolega wczoraj stwierdził, że pójdzie sobie z kolegami pić. Także no. O, dobra, ziomecz. Dobra, wasze dwa ostatnie OPGG sprawdzę, ale więcej już nie. Dziękuję bardzo za donatika. Poco content, jak wytrzymać z takimi łami w tym nie, to w sumie doczytam donata jeszcze. Bo nie widziałem, że tam jeszcze pisałeś. Jak wytrzymać z takimi łomami w teamie? Mam takich samych, bo Silver średnio pomaga i co gierka mam w kurs, bo na przykład mój bot robi 2.23. Ja pierdolę, jeszcze i tak. Dobra, twój też zobaczę. 5 złotych. Ok, jeden tick and buźka mrugająca okiem. Sam support, buźka mrugająca okiem. Ale więcej nie patrzę. Dzięki za donajcika. Ale więcej nie patrzę. Bo już przypał. Jak wytrzymuję z takimi ludźmi? Ja mam już ustaloną psychikę i mindset, że się po prostu patrzę na siebie i mam gdzieś innych. To są oni, ja ich nie mogę skontrolować, co robią. Mogę skontrolować, co ja robię. I się patrzę na siebie po prostu. Dobra, idę reda. Albo czekaj, zwarduję jego reda. Dobra, OPGG zobaczę po gierce. Te trzy, więcej nie patrzę. Nie ma to jak oceniać OPGG supporta. No, akurat OPGG supporta to takie średnie. To się, z tym się zgadzam, ale... Ale zobaczę. Czyli dosłownie jak w życiu na co dzień. No, coś takiego. Czy ten wart jest chuja warty? Chyba to trzeba było na redzie zostawić. Nie wiem. Nie gram w dżungli na co dzień. Jak patrzę na twoją katę, to aż wracają mi chęci do grania nią. No bo kata jest fajnym czempionem. Z klatką zaczął. Holy shit. No i mid lane wygrany, pięknie. Dark Harvestik nawet tam był jakiś. Jinx, pomożesz mi, kurwa. Chodź mi pomóż. Co, na Prayo potrzebuje na Caitlyn i Blitzie? Nie wiem, nie znam się totalnie na matchupach na bocie. Może potrzebuję. Dobra, ja robię trzy kampy na tym Kha'Zixie, czy jak robię? Ja nie gram tej dżungli. Bo dwa kampy mi nie dadzą dużo. Dziękuję, Veigar, ty jesteś pokczępem. Nie tak jak twoja koleżanka. Wilki chyba też zrobię, żeby mieć trzeci level. Kurwa, nie wiem. A to raptorów się nie robi? Full kill? Co? Jaki full kill, widzowie? My prądzie jesteśmy. Nie bać o full kill. Ale naprawdę normalnie się robi full kill? Full clear? Smajtujesz małego kamienia? Kurde, to jakieś zaawansowane taktyki są. Nie wiem, ja robię 4 kampy i gankuję topa i chuj. O, 2 ignite'y na topie. Trzeba to zgankować. Jak tego nie zgankujesz, to trollujesz. Nie na niby? A, jak na niby to git. Nie, no ale kurde, full kill na Kha'Zixie? Dawno nim musiałem nie grać. Robalem się od blue zaczyna. Kurde, jestem inny robal. Gościu, ja ci chciałem zgankować. Dobra, wezmę Wavika chyba. No i widzicie, dlatego się robi tak, bo wtedy wave'a bierzecie. Jesteście do przodu. Nad przeciwnikiem. Co ci zbyska kapie? Chciałem Dark Harvesta, ale jestem zbyt głupi na to. Okej. Czy ten jest tu? Czy ten jest tu? Nie, w jego na bocie. Nie wkurwiaj mnie, że ty idziesz mnie zabić. Nie no, jakbym miał Ignite'a i Flash'a i wszystko, to bym się obraził na ciebie, Gangplank. Na maksa.
Jeżeli ktoś totalnie zaczyna grać, to... O, o Boże, jaki donejcik. Hans. O, Kali. Hank, 5 zł. Ja tego golda niestety wbijam od 4 sezonów w ostatnie 2 tygodnie przed końcem. Dopadł mnie zespół SKS. Słyszałem od wójta mojej wioski, że jak zrobisz pentę, będzie finansowa niespodzianka. Ja pierdzielę, byku, dzięki za donata. Co to jest zespół SKS? Kurde, nie wiem co to jest, ziomeczko. Ale mam nadzieję, że nic groźnego. Jeżeli ktoś totalnie zaczyna grać, to mniej więcej na którym levelu zaczyna grać jak taki brąz, to jest na maksa kwestia indywidualna. I to totalnie na męsko. Na maksa. Kwestia indywidualna. LOL to jest ciężka gra, trzeba naprawdę dużo grać. Szkolny klub sportowy. Aha. Starość, kurwa, starość. Naprawdę? Jest coś takiego? To jest ten kryzys wieku średniego? Ciekawe. Szkolny klub sportowy. Nienawidzowie, wy jesteście zajebiści, nie? Przegrałem 4 gry pod rząd. Grać nexta? Wiesz co? Możesz sobie zrobić przerwkę jakąś 20-30 minutową i wtedy ewentualnie. Nie, nie zabiję go. O, Akali 6. No chodź się bić, kurwa, no! No ho! No, Dark Harvest. Dobra, idę, przepraszam. Ja się za Kali już nie chcę bić. Aj, tak, 3 złote. No wiesz, mój main support to Luxia. Podejrzewam, że od 2017 pogrywam i biłem Golda, ale ostatnie 4 gdy przebrałem prawie spadek do Silvera. Lux na suporcie. To jest spoko. Naprawdę mega dobry pick. Jak jeszcze one-shotujesz ziomeczka grając Lux na suporcie, to to jest coś dziwnego, ale realnego. Siema, SKS to klub sportowy, ale też taka snajperka jest. Dobra, dzięki ziomek. Czyli widz cierpi na snajperkę. Albo na klub sportowy. Siema, myślisz, że da się wejść Akali do diamenta na meście? Zdecydowanie tak. Co się dzieje, że oni tak greedy grają? Co jest? Co jest? Dobra, Dark Harvesta pożyczę. Nam idzie problemy? Co zrobić, jak się orało każdą grę, ale przyszedł taki moment, że z 80% ratio zrobiło mi się 50, bo jakiś bot mi do teamu dobrało. Więc to mi się wydaje, że po prostu osiągnąłeś swój poziom i tyle. Siemka, powiedziałbyś na szybko, co robię nie tak od 2 dni, próbuję wyjść z brązu. Wiesz co, ja już nie będę patrzył PGG, bo już będę kończył. Ale dziękuję ci za donajcika. Najwyżej jutro zobaczę, jak mi przypomnisz. Ja tylko zobaczę te, które mi wysłali wcześniej. Na tym zakończę. Powiem ci, że siedzę w pracy, nie dbam, mimo że oram Eevee, ale wlejcie, jeżeli nie jest skill, się ciężko wykerować. No tak, bo Akali wlejcie to słaba jest. Niż ten dymek nie jest taki straszny. Okej. Okay. To ja może Drake'a zrobię. Chodź. Byczku. Hops. Siema, Kapi. Robiłem Kianą na przykład 22-8 i przegrałem, bo mój bez 0-30 i top 0-10 puszczał całą grę topa, jego zabijali.
Wiesz co? Morda, to co ty piszesz, to ja słyszę to na co dzień od każdego. Ja za każdym... Proszę, proszę, proszę. Oj, mordeczko, zobaczymy. Ja to co piszesz, to ja słyszę naprawdę dosłownie od każdego widza. Że mój bot robi 0,10, nic się nie da zrobić. Patrzcie na siebie. Ja cię nie nauczę, jak zrobić, żeby twój bot robił 10,0 co gierkę. Mogę cię nauczyć, albo możesz się sam nauczyć, żebyś ty robił 10,0. Luxie jest zajebista, gramy od zawsze, chyba że panuje lub mamy dosyć do zajmowego Morgana. Zajebiście, jakie są shot support i zabija de carry. No mówię ci. Luxia jest giga chat. Czemu ewolucja Q? Nie wiem, bo dla mnie się szybciej farmi i w sumie na solo Q, w niskiej dywizji jeszcze, szczególnie, właśnie jest dużo, no, łatwo można odizolować zioma. I wtedy siada fajnie. Obejrzałem powtórkę i się głupio wypierdalałem. 1 na 5. No, to jest taki typowy błąd. I webcamsy jebane. Ja pierdziałem. Nie wchodźcie na tego linka. Nigdy. Co on chciał? Pierdoliła cię, ziomeczku? Jaki ten top lane jest jebany. Po co my idziemy na topa w ogóle? O, już idzie zwardować jak przed chwilą Heraldo zrobiliśmy. Też nieźle, ziomek. Ja pamiętam, jak coachowałem ziomeczka. No i właśnie jeden z problemów, jakie miał, to to, że się wypierdalał jeden na kilku i robił ogólnie dziwne, głupie rzeczy. Chcesz OPGD? Serio tak jest. Ziomek... Kurwa, we... Skup się na sobie. Naprawdę, to nie jest tak, że Riot zdecydował, że ty zostaniesz kozłem ofiarnym i będzie ci dawał noob team. Tylko po prostu, lepsi gracze są w wyższej dywizji. I to jest fakt. Dobra, poczekam se na raptory. Nie wiem, co ja robię w tej dżungli. Ale jakoś wychodzi, także pokczam. Za ile ta ma ulta? 1. Tam był jego? Ember Fire, dzięki za subika. Siema Norbi. Czemu tak sobie respawn campów psujesz? Nie wiem, bo nie umiem grać w dżungli. O, plate, box. Listank se wleciał. Sorry, musiałem. Chciałem Dark Harvesta. Chciałem Dark Harvestika. Kurde, ale jestem giga fat. Idę do basu. Daję sobie sprawę z błędów, jakie robię i staram się je poprawić, ale czasami to jest niemożliwe, żeby wygrać grę z 20-8. I nie wiem, czy to unlucky, czy to przez to, że grałem samemu bez team. Myślę, że nie doceniasz LoL'a. Po prostu. Nie rozumiesz, że w LoL'u nie popełniasz mało błędów, ty popełniasz w chuj błędów. Ja popełniam w chuj błędów i Challenger 1000 OP, 1000 LP też popełnia dużo błędów. Tylko w LoL'u im wyżej jesteś w rankingu, tym popełniasz mniej tych błędów. League of Legends to jest właśnie taka gra. Jest ciężka w chuj i trzeba docenić to. Ale kwestia jest jeszcze tego, żeby... Dzięki za followka. Żebyś wiedział, jakie błędy popełniasz. Wiesz, o co chodzi. Siema, Nikoś.
Uważasz, że kata jest useless teraz, czy mocna? Opłaca się grać? Myślę, że jest tak optymalnie w miarę git. No, Drake'uś. Dobra. Bolek 1.7.8 tam rozwala, także Cox. 351 na Dravenie to normalne staty. Kurde. A, totalnie normalne. Siema, jestem dżunglerem, mój Drake. Na przykład jak trafisz na Vayne i Lux, która trafi coś i Vayne się nafiduje, jak grasz tankiem, nie zrobisz nic. A ciężko jest wtedy. Nikoś, dzięki za subika. Chyba. O kurde, dwóch to nie dam rady. Ale z Veigarem, Coxem, Bolkiem to już inna sprawa. Dobrze, Bolek! Jesteś Coxem. Czemu nie streamujesz na Twitchu? O, streamuję. Jest streamek na Twitchu. Jomu. Kupowany. Widzę, jak ty chyba chcesz Kha'Zixem pograć w dżungli, co? Jak myślę. Jakiej postaci najbardziej nienawidzę? Riven. Horvat, dzięki za followka. Raz coś jeszcze dzisiaj, czy zaraz koniec? Po tej grze będę kończył już. Jeszcze po tej grze zobaczę tylko zaległe OPGG. OPGG zaległe i wtedy będę kończył. Czemu ja gram dookoła tego topa? Może dlatego. W sumie jestem tak nafidowany, że tam gdzie przyjdę jest kill. Weź mi rymowankę o Riven. Riven śliwka, szmata dziwka. Holiday, dzięki za subika, ziomeczku. Myślisz, że jak grałem mi daj teraz, gram w dżunglę i mi średnio idzie, to odpuści sobie dżunglę, czy uczyć się dalej? Jak ci się podoba gra, granie dżungli, to graj sobie dżunglę. Nie wybieraj linii dlatego, że wygrywasz. Ja na przykład bardzo lubię mida, dlatego gram na midzie. AD Carry nie cierpię wręcz, dlatego nie gram AD Carry. Nawet jakby mi AD Carry dawał LP-ki, to bym nie grał. Bo po prostu, no, nie podoba mi się ta rola. Siema, Corbin Kozak, co tam jest, Kituba? Patryczek, dzięki za subika. Mogę linka do OBGG wrzucić i ocenisz? Ja ocenię za... Ja oceniam, jak ktoś mi w donate wyśle. Tak każdego to nie oceniam. Siema, Losonek. Jak wieczór? Dobrze. Super. Widzowie, myślę, że jutro będzie streamek z grania wyższej dywizji, bo muszę tam coś pograć, niestety. Muszę tam pograć, bo dawno nie grałem. I zaraz spadnę z Challengera. Dlatego nie chcę. Także jutro chyba streamek będzie z grania w Challengera. Dobrze, Bolek. Ja lubię tego Bolka. Bolek 1.7.1.8. Kurwa, stary w chuj jest gościu. 304 lata. Jak tam samo poczucie? Dobrze, jest ok. Ile trwało uczenie katy? U mnie? Nie wiem, tak szczerze. Mam czytać hajtek? Spoko, ale pewnie zapomnę, znając mnie. Kurwa, Bolek, daj mi killa! Nie, no jebać! Kurde, sadek. Miała być penta dla widza.
Ale tak to bywa. Kiedy Frino kontra 5 brązów. Ojejku, pamiętam. Jak to grałem. Jaką byś dał radę na wbicie Golda? Trzeba grać jak Gold. Zastanawiam się też, czy coachować. Kurwa. W sensie coachować jakoś prywatnie, bo jakoś... Coś im głębiej się nad tym zastanawiam, tym coraz bardziej myślę o tym jakoś. Nie wiem. Nie wiem, czy się w sumie nadaje do coachingu. Zenek, dzięki za followka. Co, bo stun nie wszedł we mnie, czy o chwili chodzi? Vox, dzięki za subika. Spoko, kasa jest z coachingu, tylko to ogranicza czas na streamy. Ja bym coachował for fun. Jakiegoś stałego widza na przykład, czy coś. Jak Pain jest na czacie, to właśnie kurde bardziej o nim myślałem. O, jesteś na czacie. Nie wiem, pomyślimy. Siema Kotis. Siema, siemano. Może zrobić tak jak kiedyś na Discordzie, że sobie oglądasz streamki. No z jednej strony tak. Takie coachowanie z klasą. Ej, mogę właśnie coś takiego robić. No, mógłbym coś takiego robić. Znaczy coaching nie na streamie, tylko na Discordzie bardziej myślałem o tym. Co pierwszeństwo za pomysł. Mace Holkinio, dzięki za followka. W TFT też grasz, czy liga tylko? Valoranta jeszcze gram. Tylko jak miałbym kogoś coachować, to jakby Golda miał co najmniej. Bo imo coachowanie brązu albo silverów. To, no tak jak mówiłem w odcinku, jak być diament na każdej linii. To się nie opłaca. Niby mogę streamować ten coaching, ale pamiętam jak raz streamowałem i ja mam taki internet chujowy, że po prostu... Nie widziałem nic na ekranie gościa, co mi udostępniał z streama. To było dziwne. Ja pierdolę, donajcik. S i KOS 1. 5 zł. Siema, to co porać coś uśmiechnięta buźka n.op.gg. Dzięki za donajcika. Kurde, te OPGG wasze. Ja pierdolę. Dobra, zobaczę. Ale przygotuję sobie teraz ostatnie, które będę patrzył i skończę streamka. Dobrze, twoje. Twoje. Dobra, i tyle. 5 OPGG mam do sprawdzenia, więcej nie patrzę. Czekaj, tylko jeszcze... Zapiszę sobie kolejnego winka, żeby mi nic nie uciekło. 14 winek. Dziękuję bardzo za subiki, widzowie. Zostawiajcie suba, żeby być na bieżąco z moim kanałem na YouTubku. Bronz 1. Yeah. Dobra, no to lecimy. Sprawdzenie OPGG. Fitfoy. Kurde, Pryzmacik, dzięki bardzo mordeczko za subika na Twitchu, jesteś koksem. Więc tak, przechodzimy do OPGG. Dużo rankedów.
I typowy błąd, taki jaki mówiłem, że granie zbyt dużą ilością czempionów. 34, 31 gier, 28, 20, 18. Za dużo czempionów jest granych przez ciebie, widzu. Musisz sobie wybrać jednego albo dwa mainy i będzie git wtedy. Dobra, no to grasz tym... Grasz niby Yasuo i Mordekaiserem, a to jakaś randomowa dżungla nagle. I randomowy AD Carry. No, musisz sobie wybrać main linię, ziomek. Bo widzę, że to, co ci siądzie na język, to po prostu tym grasz. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, Hans. Co mi dał donate'a jeszcze na koniec? Ja pierdzielę. Pęty nie zrobiłem, sorry byku. Sorry, ale kurde, dzięki bardzo. Hank. 50 zł. Według wiejskiej kalkulacji dwie kwadry to jak pół pęty. SKS starość, starość. SKS starość, kurwa starość. Dzięki bardzo za 5 dyszek, mordeczko. Dwie kwadry. Mogła być pęta, ale dobra, trudno. Dzięki bardzo za 5 dyszek, mordeczko. Ja pierdziel jeszcze pain. Co wy mi tak donate'y bierzecie, ziomeczki? Ja tylko to życie sobie sprawdzę. Pa 1N. 5 zł. Żeby było na batona proteinowego po treningu na większe łapy. Dzięki wyszku za piąteczkę. Ale ja nie jem proteinowych batonów. Może skorzystam. Dobra, przejdźmy do Wowka. Wowek 0. Dobrze. I tu już jest postęp, jeśli chodzi w porównaniu z kolegą wcześniej. Że właśnie widzicie, gościu ma grane... Ma swojego maina. Drugiego, jak na mida go wywali, sobie gra. Dobra, Kajsa. Patryk, dzięki za subika, ziomeczku. Kajsa, no na Kajsie nie wiem jakie runy, jakie itemy, ale coś to można dodać. Kontrol wardy kupujesz. No to dobrze. Ale tutaj 15 deadów. Wkuj dziwny build. Nie wiem co się stało z tym buildem. Tu chyba coś było testowane. I randomowy Rammus. Randomowy Veigar. I kurde, nie wiem co się dzieje, że widzowie grają Ignite, Electrocute, Ludens. Co to jest jeszcze takiego dziwnego? No jak jest Electrocute, to ta runa jest chujowa. Ale z Predatorem to ta runa jest dobra. No a tak to git. Drugie W maksowane, nie, drugie się E-maxuje, ziomeczku. No. Kurde, no nie wiem co się dzieje, ale ludzie właśnie na Veigarze tak dziwnie grają. Z tym Ignajcikiem. Ale dobra, Kajsa jest grana, spoko. Ale ten build to ziomek nie wiem skąd. Jakiś Riftmaker. Jak grasz pod AP, to lecisz Ludensa po prostu. Albo Liandris. Chyba matematycznie Liandris lepsze. Tak chyba sytuacyjnie grasz, jak masz team full AP. Nie no, masz ten. Ari nam idzie, to po co AP? Ale to było wcześniej w sumie, kilkanaście dni temu. Tutaj już normalnie podkryta. Ale też jakieś nawoli Quick Blades. Nie no, ziomek. Ja ci sugeruję tak. Popatrz sobie, co składają inne Kajsa mainy. I wtedy po prostu to skopiuj, bo nie wiem czy ktokolwiek kupił nawoli Quick Blades na Kajsie. Nie wiem, Blood Twistera chyba też nie. Lord Dominic by się jakiś przydał. Chyba tak myślę, nie wiem. Nie znam się na Kajsie też, ale to jest ciekawe. Ale dobrze, że grasz tą Kajsą. Za niedługo będzie lepiej. Krok, dzięki za subika. Dobra. Itek. Chyba dobrze powiedziałem. To jest pan Lux na suporcie. Co ora i widzę, że gra. Są tam Lux, trochę Morgany. No i kurde, trochę tego już za dużo. Ale spoko. Jest gra na Lux. Kontrol bardzo dużo kupowanych, to dobrze. Ale właśnie, ja, jeśli chodzi o supporta, to ja nie wiem co mogę wyciągnąć z OPGG.
Mogę wyciągnąć kill participation. Kill participation to jest udział w zabójstwach. Miałeś jednego killa, 8 asyst, kill participation 36%. Czyli byłeś w 9 killach. A na grę było ile? W twoim teamie 25. A supporty właśnie powinny mieć dużo tego kill participation. Chociaż w sumie w niskiej dywizji to też różnie, bo tam są solo kille i się solo biją. Ale ogólnie mam nadzieję, że tam Lux roamujesz po prostu i starasz się dużo robić. No tutaj to zrobiłeś w chuj, pa, 74%. No Nautilusem to szczególnie. Tutaj ładnie, 21 asyst, giga chat. Nie no, w sumie te asysty wyglądają dobrze. Dobra, patrząc po OPGG to jest dobrze. Więc coś z gameplayem szwankuje. Ale z drugiej strony 60% na Lux Indratio to też dobrze. Okej, okay. Panie Sikos 1. Pike player. I to kurde mocny. Pike nam idzie czy supporcie? Supporcie. Okej. Okay. Ale kurde, bardzo dobry win ratio. Pike albo Akali. I to jest coś, co powtarzam każdemu, żeby sobie wybrać takie dwa mainy. Jeden albo dwa. I tym tylko grać. No i pa, ziomek. Silver 2, jakby grał zamiast tym Pajkiem jakimiś innymi czempionami z dupy, to miałby pewnie Silvera 3 albo 4 nawet. No to Cox. Tylko Prowler? Nie jestem ekspertem od Pajka, ale wydaje mi się, że oni składają... Kurde, ten item, co wykrywa wardy na Lethality. Na pierwszy, na Pajku. Ale też się mogę mylić. Możesz przetestować jak chcesz. No to jest podobno dobre. No i co? No i chyba tyle. Kontrol wardy są kupywane. Dobrze, no orasz tym pajkiem. Super. O kurwa mać. Emson. To jest potężny smurfing. No. Ciekawe. Może to nie był smurfing, tylko nawet boosting. No ziomek się przyszedł pochwalić totalnie. Ale czemu Ghost i Tepek? A nie Ghost i Flash? Aż tak po... Nie no. Czemu Ghost Tepek? Tutaj też Trynda. Kurde, no dziwne OPGG. Że Tryndom to jest oro totalne napierdalane i Nasusem. A pozostałe to jakieś coś dziwnego. Czy dwie osoby grają na tym koncie? No bo Trynda to jest orany całkowicie. Nagle randomowa Jinx. No i właśnie ten secik tutaj jest. O kurwa. Nie, dziwne, ale okej. Chyba coś tutaj było wchodzone na jakieś konto. Ale dobra, widzowie. Znowu, dziękuję wam bardzo za tego streamka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jutro zrobię go wcześniej. Mam kurde nadzieję, że zrobię wcześniej. Streamka zacznę. No i co? I pogramy sobie trochę dłużej niż dzisiaj. 2 godziny 48 minut. Dobra, także trzymajcie się. Ja lecę. Jesteście super. Uśmiechnijcie się jeszcze wieczorem. Bo jesteście koksy. Trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.